No i słuchajcie, kontynuując to, co się miało wydarzyć w poprzednim filmie, tym takim, powiedzmy, o moich efektach i mojej przygodzie z odchudzaniem, zachęcam do tego, żeby obejrzeć. Tutaj będzie link, jeżeli ktoś nie widział. Tam zapowiadałam, że będę robiła ciasto i właśnie tak się składa, że właśnie zaczynamy ten film. Ja już sobie odpaliłam muzyczkę na YouTubie, żeby mieć dyskotekę w trakcie, co by mi nie było smutno i tak cicho. I biorę się do pracy. Zaczniemy, słuchajcie, od ciasta tego czekoladowego. Mixing bowls and wooden spoons, flower dust and afternoon in the kitchen light, we're swaying. Baby faces, dreams relate. Chocolates melting, sweet and slow. Oven warm with morning glow. Sugar sprinkles, smiles in the air. Tiny socks and teddy bears. Chocolate cake, our hearts delight. Baking love all through the night. Celebration, dreams come true. For this baby, all brand new. Pierwszy raz, słuchajcie, używam Thermomixa do zrobienia bezy i jestem zafascynowana, bo to się, słuchajcie, podgrzewało. Pewnie po to, żeby cukier się rozpuścił. I to jest taka gładka masa, te białka. I co będzie dalej? Zdjąć miskę. Miarkę. Aha, miarkę. Ano, zdjąć miarkę, dobra. I co będzie dalej? Ustawić obroty. W międzyczasie wykonaj kolejny krok. Pewnie teraz dopiero będzie się ubijało. Pewnie wcześniej się rozpuścił cukier, a teraz pewnie będzie się ubijać. No powiem wam, że jestem zafascynowana na maksa. Chcesz wiedzieć, jaki jest kolejny krok? Ej, ja nie wierzę, jak to wygląda. Czy wy widzicie, jak to wygląda? I jakie to jest gładkie. I aż jestem w szoku, bo to się wydaje, że jest takie jakby płynne. A to jest sztywne. Czy wy to widzicie? To jest serio sztywne. Ja nie mogę, mam po prostu mózg rozwalony. To jest takie błyszczące. Ja byłam przekonana, że to się nie ubiło, jak patrzyłam, wiecie, przez dziurkę, jak to się kręci. Ale hit! Teraz muszę to zdjąć, dodać skrobię i odrobinę. W przepisie jest octu, ale można octu zamienić cytryną, więc zamienię na cytrynę. I to się będzie znowu tam przez chwilkę ubijać i to już będzie tyle. Czajcie? Ja nie mogę, to będzie najszybsza baza mojego życia. No i dobra, słuchajcie, tu mam ubite białka i one są po prostu sztos. I teraz je przełożę w taki rękaw. Założę sobie na to taką tylkę. Mam już przygotowane moje jakby ringi. To jest taki, słuchajcie, rant silikonowy i ja go sobie spięłam z tej strony taśmą, a z tej strony złapałam taką tą, nazwę to wsówką cukierniczą, bo nie wiem, jak to się nazywa. Ale ogólnie, gdyby ktoś był ciekaw, to mam takie około półprofesjonalne rzeczy cukiernicze, więc można szaleć. A tu, słuchajcie, mam już gotowy mój spód do ciasta, ale krem już będę kręcić, wiecie, jutro, tak żeby był świeży, żeby nie stał noc w lodówce. Ukręcę go sobie rano, żeby zdążyło mi stężeć. No, a teraz właśnie przerzucę sobie tutaj moją bezę i będę nakładać w takie kółka. Chciałabym tak, żeby wyszła mi jakby taka, wiecie, lekka dziurka w środku, żeby krem miał gdzie wejść. Ale zobaczymy, czy mi się uda, bo używanie tego wcale nie jest takie proste, jak myślałam, że jest. Używanie do tego rękawa, słuchajcie, nie miało jednak żadnego sensu. Nawet jednej tej rzeczy nie stworzyłam z użyciem tego rękawa, bo nakładanie tego, jak to jest takie lepkie, to była pomyłka. Szkoda, jeden zmarnowany. Tutaj zostały takie resztki, już nie jestem w stanie tego wygrzebać. W przepisie jest jakby mowa o 6 bezach i ja potrzebuję ich 8, więc stwierdziłam, że zrobię je mniejsze. I wyszło mi 9, co jest spoko, bo to oznacza, że jutro, jak już będę chciała nakładać na nie krem, zanim to uczynię, jedną będę mogła przetestować, żeby nie było przypału, że pójdę i się okaże, że są beznadziejne albo coś, no nie? Także tak. Ściągam teraz ten mój randzik. Tutaj niestety spupiłam i trochę za blisko położyłam jedną obok drugiej. Trochę mnie to martwi, ale no trudno. Takie żyćko. No.
I co? Do pieca. Ja już widzę, słuchajcie, że to będzie bezowa katastrofa. Właśnie zmniejszyłam temperaturę. I czy wy widzicie, jak to urosło? To będzie jedna wielka beza. Zamiast 9 małych beziątek. Nie mam pojęcia, jak ja to jutro rozdzielę. I już mam taką rozkminę. I może właśnie tak zrobię, że jeżeli okaże się to katastrofą, słuchajcie, to ja tą bezę pokruszę, wrzucę w szklanki i w szklanki dodam kremu. Czajcie, o co mi chodzi? Ja myślę, że to jest świetny plan. Awaryjny, oczywiście. Może nie będzie tak źle. Ale... Dekompozycja na miarę Masterchefa! Dekonstrukcja bezy. Dekonstrukcja, no. No nie? Sprytnie to wykminiłam. Bo czy wy to widzicie? No one mi się tu posklejały. Ja tu przed chwilą nożem próbowałam dziabać, jak zmieniałam temperaturę, ale to jest katastrofen, meinen widzowen. No serio. Z dziennika cukiernika muszę wam powiedzieć, że jest godzina 23:26. Za 4 minutki skończy się pieczenie moich besików i one powinny jeszcze przez godzinę być w uchylonym piekarniku, na tej blaszce, na której się pieką, a potem po godzinie powinnam je przerzucić na taką tą, na takie coś, takie w paseczki. O to. Wiecie, o co mi chodzi? No nie? O to. Tak, żeby one już się nie grzały od tej blachy, ale ja muszę wstać jutro o godzinie 8, żeby zrobić drożdżówki i się ogarnąć i ukręcić oba kremy i dojechać odpowiednio wcześniej na miejsce, żeby przygotować dekoracje. Więc wyciurane mam już w to, że powinnam jeszcze godzinę czekać. Pójdę się zaraz umyć i zostawię po prostu te bezy już w tym piekarniku takim rozchylonym na całą noc. Nie będę już ich przekładać na nic innego. Ale powiem wam, że jestem turbo ciekawa, jak to wyszło, więc jak tylko za chwilę zadzwoni mi budzik, to wezmę noża i spróbuję sobie, słuchajcie, przeciąć jedną taką. Ciekawa jestem, czy jakkolwiek będzie to, jakby wiecie, takie na tyle stabilne, żeby to przełożyć, czy mi się to rozpadnie, bo widzę, że bardzo mocno mi to popękało i mam wrażenie, że tak dosyć mocno się też ta beza wysuszyła, że to nie będzie taka beza, taka mocno kleista beza, tylko coś takiego suchego i tak przy okazji powiem wam, że tak siedzę i podkurczam ręce, bo po moim dzisiejszym treningu mnie bolą, a w zasadzie prawą rękę czuję, a boli mnie lewa. Ale może ktoś nie wie, ja na przykład nie wiedziałam, chociaż ma to sens w sumie, że no tak będzie przez jakiś czas, dopóki sobie tej ręki nie wyćwiczę, dlatego że zawsze nasza wiodąca ręka jest silniejsza. Jeżeli jesteście praworęczni, to prawą rękę macie silniejszą. No, także moja lewa cierpi. Ale tak, koniec paplaniny, chociaż no nie koniec. Poczekajmy jeszcze te 2 minuty i zobaczymy, co się stanie z tymi moimi bezikami. Jestem po prostu ciekawa, słuchajcie, co się z tym wydarzy, jak pęknie na to luz, bo już się nastawiłam, że zrobię to w szklankach. Ej, nie, udało się. No to teraz pytanie, czy jak zrobię krem, to się będzie na tym ładnie trzymał. O, bo na przykład ta, słuchajcie, to widać, ona jest tutaj mocno taka spustoszała w środku. Więc chyba, tak sądzę, zresztą o ta też i ta. W ogóle, dobra, widzę, że zaczynają zmieniać swoją strukturę. Troszeczkę. Odłożę je z powrotem do piekarnika, ale tak, słuchajcie, to zrobię. Mam takie ładne szklanki. O takie szklanki. I w te szklanki sobie to powkładam, rozkruszę. Na to dam krem i na to owoce. Także tak. Na dziś to tyle. Wracam do was rano, ale dla was to zaraz. The next day. Dzień dobry, mili państwo. Jest 8, a zobaczcie, jak jest szaro. Po prostu dramatycznie wygląda to niebo. Sprawdźmy może, czy to, że nie wyjęłam tych bez z piekarnika nagrzanego, to nie był błąd. A, nie. Myślę,
myślę, że nie wyglądają tak samo jak wtedy, kiedy je zostawiałam wieczorem. Więc jest gitarka, bym powiedziała. Jak myślę, że jakbym zaczęła nakładać na to krem, to to by i tak popękało. Więc rozkruszę to i tak jak mówiłam, zrobię to w kucharkach. No a teraz co? Składam mojego termoświra. Jest tu bałagan, słuchajcie, ale wczoraj do końca nie posprzątałam. Składam termoświra i wyrobiamy ciasto na drożdżówki. Ciasto, słuchajcie, rosło sobie godzinkę, a nawet godzinkę z haczykiem. To jest, słuchajcie, ten sam dokładnie przepis na ciasto, który był przy jagodziankach, tylko znowu jakoś je źle ukulałam, bo wyszło mi ich 15, a powinno być 16. Ale no wiecie, no po prostu będą takie ciut konkretniejsze widoczniej. Andrzej właśnie wybywa z domu. O, chciałam go wam pokazać, ale już nie zdążyłam. Widzicie w ogóle, jaki ja to robię artystyczny nieład, jak pracuję. To jest po prostu kuchnia wstydu w tym momencie. No ale takie życie. Posprzątam, żeby nie było. Pokażę wam ją na koniec, żeby nie było, że jestem gołosłowna. Będzie posprzątane. W każdym razie, to sobie teraz będzie rosło przez pół godzinki. Ja w tym czasie, słuchajcie, umyję sobie moją dużą miskę tą po cieście i wyrobię już krem do tego ciasta, bo to jest to czekoladowe i ono, słuchajcie, to się zawsze tak dzieje, żeby się ktoś nie zdziwił, że jego środek się zapada. I właśnie to jest idealnie, że to się zapada, to tak ma być, dlatego że w ten środek idealnie wam wchodzi krem. Także tak, Andrzej pojechał właśnie na taki, powiedzmy, targ, który mamy tutaj niedaleko, kupić borówki, truskawki i malinki, dlatego że do tego będą truskawki, borówki będą do tamtego ciasta, a do bez, które mają, leżą tu, a będą docelowo w szklankach, będą malinki. Tak, żeby wszędzie były jakieś takie, wiecie, fajne owoce. Powiem wam, że taki ogólnie taki cukierniczy weekend to wcale nie jest tania sprawa. Tak usiąść i piec, już abstrahując od tego, ile to kosztuje, wiecie, jakby czasu i energii. Ale ja uwielbiam takie rzeczy, więc mega się cieszę, że mogę coś takiego zrobić dla Pauli właśnie. Bardzo mnie to cieszy. Biorę się do roboty dalej, słuchajcie. Jestem debilem. Taki mam statement na dzisiaj, słuchajcie. Przed sekundą wylałam dwa białka, które miałam, bo do ciasta na drożdżówki używa się tylko żółtek. I miałam takie, po co mi to zostało? Wyleję to. I tak coś mi tknęło, zerknęłam w przepis i oczywiście te białka będą mi jeszcze potrzebne. Do posmarowania bułeczek. Zanim wsadzę je do pieczenia. W sumie jak piekłam jagodzianki, to też tego nie zrobiłam. Ciekawe, czy tam to było w przepisie. Powiem wam, że po prostu sama się załamuje. Nie myślę. Nie wiem. Zwalę to na to, że cały czas mam w głowie fakt, że bolą mnie ręce. Bo jestem sobą załamana. Naprawdę. Zażenowana na maksa jestem. Będę musiała zmarnować kolejne dwa jajka. Tylko dlatego, że potrzebuję białek. Widzisz i nie grzmisz. Chociaż w sumie dzisiaj rano była burza. Więc tak, o. Dobra. Wrócę do was, jak będzie mi lepiej szło. Zostawię wam linki, słuchajcie, do tych przepisów, ale jestem ciekawa, jak ubijacie serek ze śmietanką mascarpone, bo ja na przykład wyrzucam wszystko naraz. A na przykład mama Andrzeja kiedyś mówiła, Boże, co ty robisz? Najpierw trzeba ubić śmietankę i dopiero potem dodać mascarpone. A ja mam tutaj już cukier wanilinowy, mam takie to małe opakowanie serka, czyli to jest 250 gramów i tyle samo powinno być śmietanki, ale ja potem z tą końcówką nie mam co zrobić, więc wlewam całą. Będzie po prostu bardziej jeszcze śmietankowa i będzie trochę więcej tego kremu. No i to, co wsypuję faktycznie na końcu, jak już jest ubite, to jest, słuchajcie, śmietan fix, tak żeby na wszelki wypadek ta śmietanka trochę dłużej postała w tym cieście, gdyby się okazało, że nie zjemy. No i co? Biorę mikser i ubijam. I w ogóle, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała i muszę to powiedzieć. Chciałabym, żeby na wszystkich opakowaniach po żywności, mam ostrość czy nie mam ostrości, były takie napisy.
do jakiego kosza to wrzucić, bo to się wydaje papierowe, no nie? I na przykład coś takiego, tutaj jest napisane, do jakiego śmietnika to wrzucić? Nie, no i mam się teraz zastanawiać, bo to się wydaje znowu papierowe, no ale w środku jest taka ta folika, więc to pewnie też będzie plastik, metal, pewnie tak wrzucę. Ale kurde, ekstra by było, gdyby dosłownie każde opakowanie miało taki znacznik. Wiecie, taki, już nie mówię nawet, żeby było wprost napisane, ale gdyby miało taki śmietniczek w odpowiednim kolorze, byłoby ekstra. Dobra, serio, biorę się za to ubijanie. Mam już przygotowane moje drożdżóweczki, słuchajcie. Tutaj gruszonkę wyjęłam z lodówki. Teraz muszę obrać truskawki. Andrzej mi je już przywiózł. Mam też malinki i mam borówki. Andrzej stwierdził, że owoce są drogie. Andrzeju, ile kosztowały te owoce? Wszystko 7 zł. O, ale grubo. Tylko były 2 opakowania malin. To faktycznie nie tanio, ale maliny już jadłam i są pyszne. Do drożdżóweczek idą truskawki. Także umyję, pokroję na połóweczki i układamy na naszych bułach. Dobra, i mam, słuchajcie, już moją jedną blaszkę. Wkładamy ją do nagrzanego już piekarnika. Opuszczę sobie jeszcze trochę, no bo się spłukę. Albo może tak. I zobaczymy, co będzie, jak się upieką. No dobrze, moi drodzy, i tak mi wyszły deserki Oreo, jest pokruszona beza, krem, na to malinki, ciasteczko jedno w całości i taka posypka z pokruszonego. Ogólnie powiedziałabym wam, że to jest chyba pierwszy przepis Thermomixa, do którego ja osobiście bym się przyczepiła. Ja lubię, jak jest dużo kremu do ciasta i uważam, że ta porcja kremu w stosunku do tej ilości jakby bezy, która wam wychodzi, jest dla mnie za mała. Ale no, tak jak mówię, no to jest kwestia preferencji. Ja lubię, kiedy kremu w cieście jest dużo. Także tak, tutaj jest ta 9, taka rozpaciana. Przed chwilą to próbowałam. To nie wygląda dobrze, ale smakuje dobrze, więc no, musi być jak jest. Cóż więcej mogę powiedzieć. A teraz biorę się za sprzątanie tego Saigonu. Jest, słuchajcie, 13 i dopiero skończyłam. Jak widzicie, już lepiej to wygląda. No ale powiem wam, że kurde, nie śpimy od 8, a to jest tak na styk, bo ja muszę się umalować i za jakieś pół godziny, 40 minut musimy wyjść z mieszkania. Andrzej jest dzisiaj moim biednym testerem. Biednym, bo no wiecie, trzeba przyjąć duże dawki słodyczy, żeby tego wszystkiego spróbować. Andrzeju, jak ci smakowała dekonstrukcja bezy? Bardzo słodka, bo ja, Kasia mi nie dała malinków i ja wiem tylko taką resztkę na dole i było słodkie, ale to Oreo jest fajne, bo smakowało jak Oreo, w sensie, no bo to z Oreo, ale było dobre. A w ogóle to dzisiaj sprzedaliśmy rowerek na stacjonarny, przyjechały panie i zabrały i zapłaciły nawet. No, a ja sobie tego dzisiaj miałem tego tak, próbowałem naprawić laptop sąsiadki, ale on jest dead, a teraz idę testować drożdżówki. Truskawiankę. Truskawiankę. To tak, to z pozdrowieniami dla Karolinki z Chicago. Którą tą? Którą chcesz? Karolina, z dedykacją dla ciebie, takie zbliżenie. To są te dżemowinki, o których mówiła pewnie. No, do końca, no bo dżemowinki byłyby z dżemem, a tu masz prawdziwe truskawki. Robiłaś ciasto w Thermomixie? No oczywiście, że tak. Ta bułeczka jest super. A to jest dość okropne. Ale jest powinieneś kruszanka. Pochwalić całość, a nie samą bułeczkę. Ale jest super, czekaj, bo jeszcze nie dogryzą się. To jest kompletna. Nie za słodka, nie za kwaśna, ale super to jest. To środku jest takie mięciutkie. To dobrze, pokaż jak wygląda w środeczku. Ładnie wyrosło, puchate jest. Andrzej, nie będę jadł, wezmę tylko gryza. Też Andrzej zjadł pół drożdżówki. Już nie mam. Ale. Też sobie ugryzę, spróbuję. Z kruszonką trochę dałam pupy, słuchajcie, dlatego, że nie wiem, czy masło było może za mało twarde, czy coś, ale trochę mi się tak pozbrylało. Ta kruszonka powinna być taka, wiecie, drobna. A wyszły mi takie duże kulki, no ale też jest dobrze. Także tak. Tyle, jeżeli, słuchajcie, chodzi o nasz film kulinarny.
gdy się ogarnąć i będziemy już wyjeżdżać. Mam nadzieję, że wszystko będzie wszystkim smakowało, albo może chociaż część będzie smakowała. A, no i jeszcze może wam pokażę, bo na cieście pojawiły się owoce na tym czekoladowym. Opa, i prezentuje się ono tak w wersji finalnej. Kozak, nie? Te borówki są takie gigantyczne, ale są bardzo smaczne, bo wszystkie owoce próbowałam, także były drogie, ale są dobre, więc możemy powiedzieć, że warte swej ceny. No, idę się ogarniać, także już się z wami żegnam. Dajcie mi znaka, czy podoba wam się taki... Dajcie mi znaka, czy podobał wam się taki mocno chaotyczny, powiedzmy około cukierniczy odcinek. Może komuś z was narobiłam smaka i odtworzycie coś w domu. Zostawcie komentarz. Bardzo wam dziękuję za ten film, także jeszcze raz łapki do góry, komentarze, subskrypcje, dzwoneczki. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!